Diwroker Anna Dąbrowska, witam. 1 kwietnia, zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Sprawy porządkowe. Dziś na e-mail będziemy wysyłać dla wszystkich inwestorów zestawienie roczne zysków i strat za ubiegły rok. Także dzisiaj to będzie wysłane na e-mail. Co dalej? Giełdy zbliża się okres świąteczny, więc zarówno w piątek, jak i w poniedziałek wiele giełd będzie zamkniętych. I tak w piątek będą zamknięte, czytamy z Forex Factory, niektóre giełdy europejskie. Także giełda amerykańska będzie zamknięta w piątek i w poniedziałek znowu będą zamknięte giełdy europejskie. Także jeśli ktoś chce zrobić jakiś ruch, czy to zamknięcie, czy otwarcie, być może dzisiaj jest na to dobry czas. Giełda. Oprocentowanie 10-letnich obligacji w dalszym ciągu notuje wysokie poziomy 1,7, natomiast giełda dobrze to przyjmuje. Tak? Wczoraj S&P 500 odnotował nowy szczyt wszechczasów. Obligacje. Oprocentowanie rośnie, więc ceny dotychczas wyemitowanych obligacji maleją, natomiast bez większego tutaj zmiany, dlatego że notowania są w dalszym ciągu na poziomie wsparcia, więc są szanse na odbicie z tego właśnie poziomu, jako iż jest to właśnie wsparcie. Jeśli chodzi o indeks dolara, wzrosty dolara zostały póki co dziś tam przyhamowane na poziomie oporu, to już jest taki opór bardzo naciągnięty, to już jest w górnych rejonach przedziału cenowego, gdzie można się spodziewać jakiejś zatrzymania. Jeśli jednakże z tego poziomu nastąpią wzrosty, to kolejny poziom to będzie 95 dla dolara. Póki co gdzieś tam te wzrosty są zatrzymane. Jeśli chodzi o dolar do złotówki, ta para jest dobrze znana. Służy do zabezpieczania przed ryzykiem walutowym, przed osłabiającym się dolarem. Czyli jeśli ktoś chce wykonać taki hedge, to trzeba zawrzeć krótką pozycję właśnie na tą parę walutową. W tym momencie dolar do złotówki znajduje się na poziomie oporu. Jest to naturalny poziom oporu, gdyż był to szczyt w zeszłym roku w październiku. Poza tym jest to też rejon ceny 4, czyli 4 zł płacimy za dolara. To jest bardzo jakby częsty poziom. Cena bardzo lubi często powracać do tych rejonów, tak? Także jest to silny opór, jakby nie było. No i giełda, Nasdaq. Nasdaq właśnie. Fajnie pokazuje to, co się zadziało na Nasdaqu, bo patrząc logicznie, czy tam fundamentalnie, to rosnące stopy procentowe, rosnący dolar, można by się obawiać, że będzie to negatywnie wpływać na wyceny akcji amerykańskich. Natomiast nie ma to jak patrzeć to, co się dzieje z ceną, bo w cenie jest wszystko, tak? W cenie zawarte są już wszystkie informacje, zdyskontowane, inwestorzy już wiedzą o tym i o tamtym i najważniejsze jest to właśnie, jak inwestorzy, szczególnie duzi, interpretują wszystkie informacje, które są dostępne i wynik tej interpretacji mamy w cenie. Jakby nie było, Nasdaq ostatnio notowania były zamknięte w takim tutaj trójkącie zaznaczonym na czarno i tak jak mówiłam w ostatnim wideo, dopiero rozstrzygnięcie zamknięcie świecy powyżej lub poniżej tego poziomu da nam wskazówkę, kierunek na najbliższe dni, tygodnie. I wczoraj giełda bardzo ładnie wyszła z tego trójkąta, zamykając notowania na silnych wzrostach. Nasdaq wzrósł ponad 2%, dzisiaj też zielona świeczka, kontynuacja. Czyli patrząc na Nasdaq, przypominamy, Nasdaq jest w bardzo silnym dalszym ciągu czasie momentum do wzrostu, wyszedł z linii oporu z ostatnich 10 lat, teraz znajduje się w takim kanale wzrostowym tutaj widocznym. Ostatnia korekta 12% sprowadziła ceny do połowy tego kanału i w tym momencie ta zielona linia trzyma i stanowi silny poziom wsparcia. Widzimy, że ruch jest kontynuowany do góry. Czyli tak to było wczoraj. Wczoraj to bardzo ładnie gdzieś tam respektowało wszystkie poziomy, czyli tutaj była dodatkowa linia taka niebieska na wykresie jednogodzinnym, która wspierała nam te wzrosty, baza
i poszło. Czyli to jest Nasdaq. SP 500 delikatnie pokonał szczyt wszechczasów, ale się liczy pokonany, tak? Czyli SP 500 ma apetyt na pokonanie tutaj tego poziomu 4000 i jeśli tak, to kolejne ograniczenie to będzie górne ograniczenie tego kanału wzrostowego. Giełda niemiecka, wykres godzinny, też szczyt wszechczasów. Jen dalej się osłabia i to mocno. Czyli to, co widzimy, ten taki kanał spadkowy w ostatnich latach został przełamany. Jest to początek, jak widać, nowej tendencji i ma ona całkiem sporą siłę. Widzimy bardzo mocne te impulsy idą. Jeśli chodzi o ropę, ropa w tym tygodniu notuje spadki. Widzimy świeczkę tygodniową czerwoną. Gdzieś tam notowania ropy walczą, są w korekcie na poziomie wsparcia. Także możliwa zmienność, możliwe odbicie z tego poziomu. Niekoniecznie to musi być takie religijne, że nie zejdzie już poniżej tego poziomu minimum. To było 57, tak? Minimum 57. W każdym razie ten region gdzieś tam jest poziomem wsparcia wynikającej z tej linii tutaj zaznaczonej. I złoto, srebro. Coś tam się zadziało. Coś tam się zadziało. Jeśli dolar będzie zatrzymany notowania dolara na tym poziomie oporu, to będzie to wróżyło też fajnie dla metali szlachetnych złota, srebra, które ostatnio notowało całkiem spore spadki, szczególnie złoto. I co my tutaj mamy? Wykres 4-godzinny dla srebra, linia zwiększonych obrotów nowa 24. Nastąpiło odbicie i zobaczymy. Gdzieś cały ten region można uznać za region wsparcia. Cały ten region od tej ceny do 22,50, tak? To można uznać za rejon wsparcia, czyli odbicie może nastąpić stąd, ale nie jest to mocne odbicie, tak? Czyli może również nastąpić niżej, a już definitywne wsparcie mocne to będzie rejon 22,50, tak? Także srebro w porównaniu do złota ostatnio notuje małą korektę, silniejsze jest momentum wzrostowe. Przejdźmy do złota. Złoto bardzo ciekawie. Złoto ciekawie z kilku względów. Więc tak, mamy tutaj wykres 4-godzinny i mamy kanał spadkowy, w którym złoto jest przez ostatnie miesiące i tą szybszą linię trendu spadkowego, która do tej pory u mnie tutaj była na czerwono. Dzisiaj ją zmieniłam na czarno, żeby tak nie straszyła, bo jakby jej moc się zmniejszyła, bo skoro mamy tutaj dno i teraz mamy ładne odbicie od tego poziomu, to mamy podwójne dno. A generalnie statystycznie podwójne dno jest silniejsze od linii trendu, czyli ta linia trendu ma małe szanse, żeby nie powiedzieć żadnych, z tym podwójnym dnem, tak? Czyli tutaj mamy, ta linia już jakby traci swoją siłę, mamy formację podwójnego dna i silne odbicie z tej formacji, mamy poziom zwiększonych obrotów, 1600 to jest tutaj ten poziom dna, także zadziało się coś na złocie. Złoto jest zresztą bardzo przecenione, to są poziomy, widzimy z zeszłego roku, kwiecień, maj, praktycznie marzec, także są to bardzo niskie wyceny. Złoto znajduje się w silnej przecenie, można powiedzieć. I teraz widzimy w końcu, po jakimś tam długim czasie, pierwszy impuls, pierwsze odbicie, które jest niemałe, tak? Nawet nie wiem, ile złoto wczoraj zyskało w procentach, można by to zobaczyć szybko. Czyli to mamy wykres dzienny, wczoraj świeczka zielona, chwileczkę ja to zmierzę, jaki to mamy procent, to by było ponad 2%, czyli całkiem ładnie. Czyli złoto, srebro, szczególnie złoto po tych silnych spadkach ma w końcu jakieś odbicie, być może znalazł poziom dna na ten moment. Palat, silne wzrosty można powiedzieć są utrzymane. Może nie tyle silne wzrosty, co momentum do wzrostów jest utrzymane, tak? Tutaj mamy odbicie od linii trendu, mamy wzrost, lekka korekta, cały obraz techniczny w dalszym ciągu jest wzrostowy.
I platyna podobnie, tutaj nie ma w dalszym ciągu momentu jest wzrostowe. To złoto i srebro notowywało ostatnio korekty, a szczególnie złoto. Czyli tak mniej więcej wygląda sytuacja na giełdzie. To, co właśnie chciałabym podkreślić, to, że analiza techniczna działa, to co widzimy na przykładzie na przykład Nasdaqu, że niektóre rzeczy mogą straszyć, fundamenty straszyć, ale tak najważniejsze jest i tak to, co robi giełda, to jak zinterpretują te wszystkie wiadomości inwestorzy, a to wszystko widzimy czarno na białym, jest w cenie, nasz wykres, poziomy, linie i wtedy mamy jakby swoją mapę inwestycyjną. Także z mojej strony to by było wszystko. Jako iż jest to wideo ostatnie przed świętami, życzę wszystkim wesołych, spokojnych świąt. Do usłyszenia. Pozdrawiam.